Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance, czy moim felietonie, jak to kiedyś nazwał. Niech sobie nazywają to jak chcą. Cieszę się, że mogę do Państwa mówić. Bardzo dziękuję za wsparcie, za wpłaty, za ciepłe maile i te takie różne maile. Za wszystko, co Państwo robią, to znaczy, że nas czytają, słuchają, oglądają. Bardzo dziękujemy. Dużo w tym roku zrobiliśmy różnych rzeczy, będziemy o tym mówili. Także z całego serca dziękuję i proszę udostępniajcie, podbijajcie, lajkujcie, co tamkolwiek się robi, ale proszę udostępniać. Proszę Państwa, no i odbyła się już kolejna konferencja nasza. To niesamowite, jak czas leci, jak wszystko idzie do przodu. Nie wszyscy się pojawili, nie wszyscy przyjechali. Pomimo ciekawych rzeczy, o których mówiliśmy, mieliśmy ciekawych wykładowców, jakby to powiedzieć, ale niektórzy wybrali czarny piątek. O tym to za chwilę, ale wróćmy do konferencji. Mamy nowe osoby stowarzyszone, którym wręczyliśmy nasze dyplomy i nasze identyfikatory. No nie pojawił się nasz wspaniały ksiądz Maciej, którego złożyła choroba, ale w tym okresie trudno nie zachorować, bo ta pogoda też robi nam psikusy. Natomiast całym sercem był z nami i nawet odprawił za nas mszę. Nie mógł niestety przyjechać, ponieważ no, nie chcieliśmy, aby się bardziej nam rozłożył. Mamy także błogosławieństwo od biskupa na nasze stowarzyszenie. Także tu same cuda się dzieją i same dobre rzeczy. Pozdrawiamy naszego księdza Macieja i myślimy, że następnym razem już z nami będzie. Duchowo jest cały czas, ale mówimy o tej fizyczności. Proszę Państwa, na konferencji mówiliśmy o wielu rzeczach. Także mówiliśmy o tym, co dokonaliśmy w tym roku. A więc sprawa ziemniaka i sasa, tak? Dostaliśmy wreszcie wszystkie pozwolenia na działania inwazyjne na terenie tego ośrodka. Kiedy tam się znajdziemy, trudno powiedzieć. Musi być pogoda. Chcielibyśmy do świąt Bożego Narodzenia to zrobić, ale czy nam się uda sprawdzić te miejsca, nie wiem. Musimy wynająć koparkę, to kolejne pieniądze, które my tutaj oczywiście dajemy. Policja pewnie sobie mówi, no dobrze, że się znaleźli jacyś, zrobią za nas robotę, bo nie mamy znikąd, nawet jeśli chodzi o tych, co powinni być złotówki. To dzięki właśnie Państwa wpłatom, to dzięki Państwa życzliwości i wszystkich nas razem możemy takie ciężkie sprawy rozwiązywać. Bez względu na to, czy tam znajdziemy, czy nie, bez względu na to, czy nasze teorie potwierdzą się, czy nie, my robimy, działamy, pracujemy. Cała reszta przygląda się tylko, a jeszcze są niektórzy, którzy próbują tutaj docinać nam, rodzinie. No to tak nie powinno być. Proszę Państwa, i nasza konferencja, na której mówiliśmy o wielu ciekawych rzeczach, nasz, tak nazwijmy, demonolog Andrzej Nikiel, który specjalnie na konferencję przyjechał z Niemiec, jak widać odległości nie daje żadnej bariery, miał także wykład na temat opętań, a XXI wiek. Bardzo ciekawa była to jego prelekcja, włączyli się ludzie do dyskusji. I wiele innych ciekawych, poruszaliśmy metody naturalnego leczenia, diagnozowania, no a ja mówiłem o życiu codziennym, a zaświaty. Proszę Państwa, no i tak ta konferencja nam zleciała, nim się obejrzeliśmy w nowym miejscu. Bardzo dziękujemy, ponieważ mogliśmy to zrobić w Domu Kultury w Izabelinie. Bardzo dziękujemy temu Domu Kultury. Mam nadzieję, że następna, która będzie w styczniu, konferencja, też będziemy mogli tam się znaleźć. To bardzo miłe i przyjemne miejsce.
Proszę Państwa, w naszym stowarzyszeniu planujemy wyjazd do Brennej. To jest niedaleko Wisły. Będziemy chcieli zrobić taką naszą stowarzyszeniową, że tak powiem, konferencję na wyjeździe weekendowym, piątek, sobota, niedziela. Mamy już miejsce, mamy już ośrodek, który z miłą chęcią nas przyjmie. Cenowo będzie to bardzo fajnie. Jeżeli ktoś będzie chciał pojechać, to bardzo będziemy prosili o zgłaszanie się. To pewnie nastąpi w lutym. Jeszcze bliższe szczegóły będą podane. Tak samo planujemy pielgrzymkę na jesieni śladami mistyków. Tak, czyli zamierzamy jechać do San Giovanni Rotondo, do Ojca Pio, do San Angelo i do wielu, wielu innych miejsc, gdzie byli, żyli mistycy. To dla członków i nie tylko, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał pojechać, nie będzie do końca w stanie sobie tego zorganizować, my nawet będziemy mogli jakoś wesprzeć finansowo. Ale to wszystko zobaczymy na jesieni. I proszę Państwa, tak jak powiedziałem, sprawa Sasa, ziemniaka, tu się wszystko rozkręca. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Jesteśmy, no jakby to powiedzieć, dobrej myśli. Proszę Państwa, czarny piątek to jest chyba najlepsze określenie, jakie może istnieć, bo znaczy ja w ogóle nie wiem, dlaczego nazwano to czarny piątek, tak? Ale myślę, że jest to najlepsze określenie. Bo kiedy widzi się, jak ludzie szturmują sklep, oczywiście na zachodzie, bo u nas nie ma co szturmować, to jest to jakiś czarny piątek albo apokaliptyczny piątek powinno się nazywać. U nas jest tak, że gdzieś była reklama, że 20% na klocki Lego z powodu właśnie tego czarnego piątku, jeżeli kupisz powyżej 100 zł. No tak, czyli jakby tak normalnie to niekoniecznie. U nas to jest rzeczywiście taki czarny piątek razy dwa, ponieważ książka jakaś, która kosztowała 20 zł, została podniesiona do 30, a kiedy przyszedł czarny piątek, znowu zjechała do 20 i powiedziano, że 10 zł jest taniej. Tak to wygląda u nas, proszę Państwa. Jak w Stanach Zjednoczonych telewizor kosztował 500 dolarów, najnowszy jakiś telewizor można go kupić za 100 dolarów. U nas jak telewizor kosztował 2,5 tysiąca, można go kupić za 2 tysiące? Nie, to byłoby za fajne, gdyby 500 zł zabrali. Raptem znika 50 zł, albo znika 30 zł. No takie są to u nas przeceny, więc a ludzie i tak idą tłumnie, prawda, i tam jeszcze biorą kredyty, prawda, tak jak reklama pewna, weź kredyt na czarny piątek. No można by pomyśleć, że może koniec świata będzie, nie? To na to, żeby kupić coś, co będzie, proszę Państwa, tańsze. Nie wiadomo po co nawet, tak? W Stanach to się tak już utarło, że po 3 telewizory targają ze sklepu. Sami nie wiadomo chyba po co, no ale skoro są tak tanie, to trzeba wziąć. U nas nie są tak tanie, więc nie bierzemy trzech telewizorów. Ale bardzo często kupujemy rzeczy, które są no niekoniecznie tak potrzebne. Ostatnio było, że jak kupisz szczoteczkę do zębów jedną, to dostaniesz zapas pasty na pół roku. Gdzieś tam było tak. I rzeczywiście można było dostać zapas pasty do zębów na pół roku. No ja nie wiem, o co chodzi z tą pastą do zębów na pół roku. A poza tym teraz wszyscy muszą kupować jakieś specjalne szczoteczki, tak? No to tyle o takim szaleństwie, które no niestety nadal nas atakuje, a my nie mamy własnego myślenia. Przez to więcej wypadków, więcej wszystkiego. Diabeł opętał to wszystko i jesteśmy ciągani na pasku, latamy jak stuknięci. Ponieważ to wszystko, proszę Państwa, jest takim trochę masłem maślanym. Gdyby nie to, to nie byłoby tego. Gdyby tamto, nie byłoby tamtego. I to jest tak, jak pewien kiedyś młody człowiek zapytał twojego ojca, kto to jest dyplomata. Dyplomata, mój drogi, odpowiedział ojciec, to człowiek, którego zadaniem jest rozwiązywanie problemów. A zwłaszcza konfliktów politycznych, które nigdy by nie zaistniały, gdyby nie dyplomacja.
Proszę Państwa, i ja tak ciągle podkreślam, ale dlaczego żeby nie, bo będę podkreślał dużo o Bogu. Jak powiedziałem, jestem wierzącym, chodzę do kościoła i tego się nie wstydzę, odmawiam różaniec i tak się będzie działo zawsze. Jeżeli ktoś ma problem w stosunku do mnie, to może sobie mieć problem. Ktoś mówi, że wiara jest rzeczą taką osobistą, po co ją publicznie tutaj obnażać. Ja nic obnażam nie publicznie, albo ktoś powiedział, to jest takie trochę jak ekshibicjonista, jakoś tak, nie wiem. Ja się zachowuję, który obnażam się z tej wiary, paraduję z nią. No proszę Państwa, no szczyt głupoty sięgnął Mont Everest. Mówienie o wierze nie może być czym wstydliwym, bo ja nie opowiadam o rzeczach osobistych, takich, które by mogły być dziwne i trochę by żenuła robiły, ale mówię o mojej wierze, o moim stosunku do Boga, który dla mnie jest number one, na pierwszym miejscu i żadne piątki, świątki, snątki nie zabiorą mi jego. Bo bardzo często jest tak, że ktoś mówi, nie miałem czasu nawet się pomodlić, wiesz, dzisiaj była promocja na skarpetki. No więc ja oświadczam, że gdyby nie wiem na co była promocja, gdyby nie wiem co się działo, ja zawsze dla Boga znajdę czas, ponieważ On znajduje dla mnie czas. To jest tak jak matkę ma się jedną, Boga ma się jednego. I co tu dużo mówić, będę o tym opowiadał. Proszę Państwa, są też różni uczeni, którzy próbują wymyślać coś, prześcigać się. Jedni są lepsi od drugich, a są też ludzie, którzy uważają, że tak jak oni to zrobią, to nikt tego nie zrobi. Proszę Państwa, był taki malarz, rysownik, nazywał się Picasso. Chyba nie muszę tłumaczyć, kto to był. Kiedy się patrzy na jego rysunki, trudno zrozumieć, o co chodzi, a jednak mają jakąś głębię. I otóż ten Picasso, obejrzawszy wystawę rysunków dziecięcych, stwierdził: w ich wieku malowałem jak Rafael, lecz musiałem przeżyć kilkadziesiąt lat, by nauczyć się malować jak oni. Proszę Państwa, no w tym tygodniu też miałem parę spotkań, jeśli chodzi o medium. Ja cały czas powtarzam, co to jest medium. To jest ktoś taki, który słyszy jakby słowa, myśli przekazywane z drugiej strony. Ja nie mogę od siebie nic dodać, nic zabrać, nic ująć. Przekazuję wszystko, co słyszę, a dopiero potem ktoś, kto jego to dotyczy, może to zweryfikować. To jest pierwsze, tak? To nie jest radio, to nie jest EVP. O radio, o EVP będziemy jeszcze mówić. Więc tak to po prostu wygląda. I trzeba słuchać. Ważne jest też, w jaki sposób odeszli. Bo czasem jest tak, że ludzie zostali nagle wyrwani z tego łezpa dołu. Tak, wypadek, coś się wydarzyło. Wielu ludzi długo odchodziło w chorobie. Ostatnio miałem takiego pana, który chciał się skontaktować ze swoim ojcem, który umierał w hospicjum. Jakże przejmujące, jakże piękne było to, co przekazywał ten po tamtej stronie, tak? Bardzo trafiające. Sam się wzruszyłem, kiedy to potem odsłuchałem, co nagrałem. Są też sytuacje, gdzie ludzie popełnili samobójstwo. Jest o wiele gorzej. Poza tym, proszę Państwa, powtarzam i właśnie będę powtarzał, że jaki byłeś po tej stronie, taki będziesz po tamtej stronie. To tak jest, jakby człowiek w domu był jakiś taki dziwny, wychodził na dwór, robił się inny. Nie. Taki sam jest. A więc co to oznacza? A mianowicie, jeżeli byłeś małomówny i przez całe życie zdążyłeś powiedzieć dziękuję, do widzenia i coś tam trochę jeszcze, to nie oczekujmy, że zaczniesz mówić nie wiadomo ile. Bardzo często się pytam, przepraszam, czy pani syn był taki otwarty, dużo mówił, o nie, skryty. I tak też przebiega rozmowa. Czasami jest tak, jak ostatnio z pewną panią rozmawiałem tu ponad 30 minut. Już właściwie wszyscy byliśmy tym trochę zmęczeni. Ale pani powiedziała, no, ale on jak się potrafił rozgadać, to o, proszę pana, on tylko mówił, opowiadał, on to lubił. I tacy jesteśmy, ktoś ma pretensje. Tylko tyle minut udało się, no tylko tyle, ponieważ tyle chciał powiedzieć. I co ja mam teraz go tam pójść i co, wydusić od niego? Więc, proszę Państwa, tak to wygląda. Najważniejsze jest to, żebyśmy rozumieli przekaz. Bo czasem te przekazy są pełne miłości, uczucia, a my nie rozumiemy tego przekazu i mówimy, a on nie wspomniał o swoim rowerze, który dostał od dziadka. No nie wspomniał, ale powiedział takie czasami rzeczy, że kolana miękną.
Więc, proszę Państwa, to jest bardzo ważne. Nie oczekujmy też, że ktoś po tamtej stronie stanie się dla nas raptem, nie wiem, wieszczem, jasnowidzem, przepowiadającym przyszłość. Nie. Dla nas ważne jest, powiedzmy, to. Dla niego będzie ważne tamto. I musimy uznać i pomóc mu mówić. Proszę Państwa, no cóż, czas leci do przodu nieubłaganie, jak powiedziałem. Wczoraj były Andrzejki, była Andrzeja. Życzę wszystkim Andrzejom najlepszego, ale życzę naszemu Andrzejowi Nikielowi wszystkiego najlepszego, aby żył nam 100 lat, aby nam mógł pomagać i wszystkim, którym pomaga. Oczywiście, kiedy przyjechał, miał też jeszcze jedną panią, z którą się spotkał, bo tu ciągle do niego piszą ludzie, chcą. Proszę Państwa, ktoś napisał, kto to jest, bo nie ma strony na internecie. To znaczy, że nie potrzebuje od niego pomocy. Nie ma strony na internecie. Nie trzeba jej mieć, żeby ludziom pomagać. Ktoś tam napisał, jakiś podejrzany człowiek, bo nie można go znaleźć w internecie. Właśnie nie podejrzany, właśnie jeden z lepszych, bo go nie ma na internecie. Bo nam się wydaje, że jeżeli kogoś nie ma na internecie, nie ma na Facebooku, to znaczy, że w ogóle się jeszcze nie urodził. Więc jeżeli ktoś będzie doszukiwał się Andrzeja Nikiela w internecie, na Facebooku, czy szukał strony, to się może zdziwić, bo jej nie znajdzie. Nie chce tej strony zakładać, ma tyle ludzi do pomocy, znaczy którym musi pomóc, że nie interesują go te różne dziwactwa XXI wieku. Więc życzymy mu wszystkiego najlepszego i wytrwałości, i odwagi w tych rzeczach, gdzie naprawdę potrzebna jest odwaga. Proszę Państwa, wiele ludzi już wydaje osąd, wiele ludzi już wie za niego, czym on jest. Wielu ludzi uważa, że on tutaj następnie próbuje coś tam ugrać na czymś. Proszę Państwa, to jest tak. Chęć to połowa wykonanego dzieła. A nasz Andrzej ma chęci. I chce 2500 km przyjeżdżać, aby pomóc ludziom. Więc doceńmy to i zrozummy. A ktoś, kto ma takie myślenie, to już jest inna sprawa. Bo z drugiej strony jest takie chińskie przysłowie. Chciwy zostanie kupcem, a leniwy mnichem. No czas leci i tutaj już też czas leci. Bardzo dziękuję za to, że dzisiaj mogliśmy sobie posłuchać. Mogłem poopowiadać znowu. Czasem tak jest, że czegoś może nie dopowiem, może się gdzieś można przejęzyczyć. Jest taka bardzo fajna opowieść, kiedy to zapowiadając wizytę prezydenta Egiptu Massera, przejęzyczył się i powiedział, i trwa mać. Po czym się poprawił, trwa mać. Przepraszam, ma trwać. I dopiero za czwartym razem poinformował, i ma trwać 40 minut. Dziękuję wszystkim bardzo za spotkanie. Proszę, udostępniajcie, lajkujcie, coś dobrego udostępniajcie, aby wszyscy mogli tej pogadanki posłuchać, aby było wiadomo o naszym działaniu, stowarzyszeniu. Wchodźcie też na Dobre Wiadomości. Tam naprawdę są niesamowite rzeczy. Proszę Państwa, bo tam naprawdę możemy zobaczyć ludzkie rzeczy. Ludzkie, że tak powiem, niesamowite rzeczy, tak? Jest taki tam artykuł, który warto przeczytać. Codziennie pokonuje 24 km, by odprowadzić niepełnosprawnego wnuka do szkoły. No to są heroiczne czasem tam sytuacje. Wszystkiego dobrego i do następnej naszej pogadanki.